Moim dzisiejszym gościem jest 29-letnia Olga, która jest lekarką weterynarii i chyba jak każdy, kto tu przychodzi, szuka swojej wymarzonej sukni ślubnej. Tak naprawdę chciałabym zapytać, co Cię do mnie sprowadza, ale przypuszczam, że potrzebujesz sukni ślubnej. Suknię ślubną mam, tak naprawdę. No dobra, to co Cię do mnie sprowadza, jednak zacznę od tego pytania. W zasadzie głównym problemem jest to, że ją mam, ale nie do końca ona mi się podoba. Co Ci się nie podoba? Źle wygląda na mnie, dobrze wygląda na modelce. Wydaje mi się, że to nie jest suknia, która do końca pasuje do mnie. No dobra, ale coś sprawiło, że się na nią zdecydowałaś, ją wybrałaś, ją zamówiłaś. Wiesz co, ja bardzo szybko podejmuję decyzję, w związku z czym pod wpływem chwili wybrałam ją, żeby mieć już z głowy, bo po prostu wiedziałam, że to będzie jedna z najtrudniejszych rzeczy. I później wróciłam do domu i już wiedziałam, że to nie to. Czyli szybko się zorientowałaś, że to nie jest ta suknia? W zasadzie tak. Czy masz jakieś zdjęcie tej sukni? Mam. Dobra, to pokaż. Zobaczymy, z czym się mierzymy. To jest suknia na modelce. No bardzo ładna. I tu jest na mnie. Ta suknia, zamiast podkreślić bardzo ładną figurę Olgi, ją po prostu deformuje. Olga wygląda na niską, przysadzistą dziewczynę, bez talii, z krótkimi nogami, no fatalnie. To w ogóle wygląda jak inna sukienka. Tak. Wiesz, co jest problemem? Tak mi się wydaje, że ta dziewczyna ma bardzo na tym zdjęciu wydłużone nogi. Stoi na mega podwyższeniu. Tak. W momencie, kiedy od bioder do ziemi jest prawie 1,5 metra, to suknia musi wyglądać wspaniale. Tylko to nie są rzeczywiste wymiary ani proporcje tej sukni. Widzę Cię na żywo i masz bardzo ładne proporcje ciała, natomiast ta suknia totalnie psuje Twoją sylwetkę. Czyli działa absolutnie odwrotnie niż suknia powinna, tak? Bo ona powinna wydobyć to, co najpiękniejszego z sylwetki, podkreślić to, a schować ewentualnie te mankamenty. U Ciebie na żywo mankamentów nie widzę, a w tej sukni wyglądasz źle. Mam to samo. To samo wrażenie. No dobra, tylko moje pytanie jest teraz takie. Po pierwsze, na kiedy jest potrzebna ta suknia? Ile mamy czasu? A po drugie, czy szukamy czegoś jakby w tym stylu, tylko co będzie na Tobie lepiej leżało? Czy chcesz teraz coś zupełnie innego? Też chcę rybkę, też chcę, żeby była turbo obcisła. Ona taka nie jest, bo tak jak mówisz, ona na dole staje się taka ciężka. A ślub to 23 czerwca. Co? Za miesiąc? Czerwiec tego roku? Tak. Tego roku? Nie. Tego roku. Tego roku? Tego roku. No dobrze, że szybko podejmujesz decyzję. No właśnie, to jest efekt mojej dobrze decyzji. Dobrze, idzie dobrze. Że musisz mnie ratować w tym momencie. U mnie faktycznie wszystko jest możliwe i staram się rozwiązać każdy problem. W sensie problemy dla mnie nie istnieją, ale taka data może minimalnie ograniczyć nasz wybór. Chociaż mamy coraz więcej sukienek na tak zwanym stoku, czyli gotowych od ręki. Czy ktoś był z Tobą i pomagał Ci te suknie wybrać? Tak, były dwie mamy. Mama mojego przyszłego męża i moja mama. A dzisiaj będą pomagać mi moje dwie siostry i moja przyjaciółka. Czas na pierwszą suknię. Ogólnie Olga Was zapowiedziała, ale Wiktorii nie zapowiedziała, więc ja nie wiem skąd to niedopatrzenie. Przecież ona jest taka mała, a taka ważna. Bardzo, bardzo ważna. Najważniejsza. Dobra, czy dla niej też jakąś kiecuszkę już kombinujecie? Bo mało czasu zostało. Mało czasu zostało. Powiem Wam szczerze, że zapomniałam trochę o tym, że ją też trzeba wyoutfitować. Ale ona rośnie cały czas. Ale już ale jakiś, przez miesiąc to już nie urośnie. To już nie. Możesz kupować. No tak, to prawda. Jakiś tam pomysł mam, ale zobaczymy. Jakby ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęłam. Okej. Okay. Słuchajcie, bo Olga ma taki pomysł na siebie, że to musi być suknia o kroju ryby. Czy Wy też jesteście za rybą? Czy widziałyście ją w innej sukni, czy jeszcze nie w ogóle? Jak to jest? Wiesz co, ja nie mam jakiegoś takiego planu, że musi być ryba albo nie ryba. To po prostu chyba chodzi o to, żeby ona w całości wyglądała, jakoś tak podobało mi się to tak kompleksowo, że tak powiem. Ja nie miałam szansy zobaczyć siebie wszystkim poza rybą właśnie. Więc chciałabym ją zobaczyć w takich bardziej dziewczęcych krojach też, takich bardziej nowoczesnych. A okej, czyli ty jesteś otwarta na inne tak, fasony. Tak. Okej. Ola? Ja jej nie widziałam w innych sukienkach, ale no też ważne, żeby ona się w tym dobrze czuła, nie? Więc zobaczymy, co nam tutaj zaprezentuje. No dobrze, ponieważ w najważniejsze miejsce zmierza Wiktoria, to szybko ktoś musi je zająć. Jump out and let's ride, don't strike.
Pierwsza suknia to suknia okroju jej wymarzonej rybki z dopinaną spódnicą. Hello, ciociu. No po królewsku. I jeszcze ten trend, co? Olga w tej sukni wygląda fenomenalnie, co jest dowodem na to, że odpowiednia ryba na jej figurze, przy jej wzroście, będzie prezentowała się świetnie. Więc nie musimy tego fasonu zupełnie odrzucić, tylko idealnie dobrać model sukni. Dziewczynom, powiedzmy sobie, w miarę się podoba. Ja jestem zachwycona. Dobra, Olga, bym chciała, żebyś ty się też, wiesz, troszeczkę pooglądała w lustrze. Czy no, ja ją poczuła. Widzę, ja uważam, że ona jest bardzo ładna, ta sukienka. Trend może troszkę jest za ciężki, uważam, do tej sukienki, ale ogólnie jest bardzo ładna. No jest bardzo ładna i taką masz i pasuje. Ładną jej figurę, no. I pasuje, więc może oprócz trenu? No bo ten tren może ciężki, to jest nie, ciężki, nie, to może nie widzę problemu w tym trenie. On nie? jest taki na wielkie wejście, ale wiadomo, że potem byś go zdjęła. No, no dobra, no. Tak, ale... Słuchaj, tren jest w takiej formie, tren można troszkę odchudzić, można go zrobić z delikatniejszej tkaniny, jakby tutaj jest kwestia bardzo łatwa do załatwienia, nawet biorąc pod uwagę, że mamy tak mało czasu. Tren jest naszym najmniejszym kłopotem. Z tymi dopinanymi spódnicami jest tak, że troszkę możemy sobie z nimi poszaleć, pozmieniać, podopasowywać tak, żeby było idealnie i wygodnie. Ta spódnica widzę, że Olga trochę przytłoczyła. No to był twój wybór, czy ktoś ci zaproponował tę spiękę? No, tutaj niestety ona musi polegać totalnie na mnie. A, okej. Okay. Byłam ciekawa po prostu. Ale co, myślisz, żeby sobie taką wybrała, czy myślisz, że nie, Olga właśnie? Mnie zaskakuje no. I mnie też Byciem zaskoczyła sreczką. Swoim wyborem i generalnie wizją swoją weselną, bo ja jestem minimalistką, ale ja to jakby szanuję i staram się jakby to dopasować do jej osobowości. Ja chyba nie jestem fanką tej sukni. Wiecie, wiedziałam, że tak. Jest bardzo w hollywoodzkim stylu. A mi się właśnie bardzo podoba ten styl. Ja powiem wam szczerze, że też bym nie zaproponowała jej tej sukienki, jakbym zobaczyła ją na wieszaku, bo ta ilość tych świecidełek, no taka wydaje się, że wiecie, na wieszaku too much, ale jak ty w tym jesteś, to wyglądasz bardzo ładnie. No właśnie siłą tej sukienki są te niestandardowe zdobienia, błyskotki, to srebro, to bogactwo. Odchodzimy tutaj od motywów florystycznych, idziemy w nowe trendy. Czad. Jak ty się czujesz w tej ilości świecidełek? Dobrze. Wiem, że mnie zaskakuje. Jestem złą doradcą w takim razie. No słuchajcie, to co jest totalnie na plus, ponieważ ja widziałam zdjęcia poprzedniej sukni, to tamta ryba no katastrofalnie wpływała na sylwetkę Olgi. W tej sukni wyglądasz bardzo pięknie, smukło, ta sylwetka jest wydłużona. I ten efekt mi się podoba. To jest dla mnie najważniejsze, żeby suknia nie psuła tego, co mamy ładne. A możemy odpiąć? Przepraszam. Możemy odpiąć. Ja będę odpinać, a Ola w tym czasie powie. To jest bardziej ładnie proporcji zachowane w tej sukni. Nie wiem, czy sama bym cię ubrała. W zasadzie rzeczywiście bardzo zaskakujesz ostatnio, także... No i ogólnie ładnie. Tak, bardzo ładnie. Olga, bardzo. Powiedz, co ty czujesz? Czuję, że jest niedopasowana, to na pewno, ale podoba mi się. No myślę, że no na co dzień bym się tak nie ubrała, ale jeżeli chodzi o wesele, to jak albo ślub, to jak najbardziej. Nie? Czyli to jest twój... Dobrze. Raz w życiu! Ja się nie znam, ja będę jednym ze 120 gości. No musisz błyszczeć. Ja muszę jednak... Sorry. Słuchajcie, zrobimy tak, że teraz Wiktoria sobie zje na spokojnie. Ja w tym czasie chciałam ci trochę powiedzieć o sukni takiej, jak teraz masz, czyli sukni gorsetowej. Dobrze dopasowana suknia nie wymaga żadnej dodatkowej bielizny, tylko ma odpowiedni gorset, fiszbiny, miski, wszystkie te rzeczy, które są odpowiedzialne za trzymanie sukni we właściwym miejscu i utrzymywanie biustu we właściwym miejscu. Są czasami takie sukienki, do których można założyć tak zwaną bieliznę techniczną, ale to nie jest wtedy suknia gorsetowa. To, co jest podstawą, jeżeli chodzi o bieliznę przy sukniach ślubnych, zwłaszcza przy takich jak ta, gdzie mamy lekko transparentny, zobaczcie dziewczyny, ten dół, bo on jest sexy, to odpowiednie majtki. Tutaj polecam na maksa majtki po prostu laserowo krojone, bez żadnych szwów, w kolorze cielistym, nie wchodzimy w żadne biele ani jej odcienie. Takie majtki na przykład ma firma Intimissimi, które ja uwielbiam i zawsze pannom młodym polecam, bo to jest podstawa. Natomiast jest coś takiego jak bielizna ślubna, i to
są już bardzo ładne rzeczy, ale które nie idą pod suknię ślubną. I chciałabym Ci trochę takiej bielizny pokazać teraz. Jesteś na to gotowa? Oczywiście. No dobra. Od marki Intimissimi mamy dzisiaj kilka perełek wybranych przez nich z różnych kolekcji. I to są idealne propozycje bielizny ślubnej. Olga, tutaj firma Intimissimi przygotowała dla Ciebie bieliznę. Wybrała z różnych swoich kolekcji piękne modele, które idealnie wpasowują się w nasz ślubny klimat i wszystkie około ślubne sytuacje. Jak widzisz, są to rzeczy bardzo misternie wykonane, z delikatnych koronek. Tutaj mamy jedwabie, jest ogromna uwaga przyłożona właśnie do materiałów, z których ta bielizna jest wykonana. Jest bardzo piękna, ale też bardzo różnorodna. Jak się zaraz przyjrzysz, są bardziej sexy elementy, są bardziej sweet. No i tak naprawdę to jest bielizna na bardzo różne momenty i okazje. I chciałabym, żebyś się rozejrzała, żebyś wybrała coś dla siebie, coś, co Ci się spodoba, Twojemu mężowi. Myślę, że to tak od razu na to, chociaż nie za długie. Jednak za długie. To jest ładne. To jest ładne, ale zobacz, bo do tego jeszcze tutaj są pas do pończoch, widzisz? To się łączy i jeszcze tutaj mamy majteczki. I też te majtki są bardzo różne. Zobacz, tutaj mamy takie z tyłu bardzo mocno wycięte. Tutaj mamy taki model, który ma więcej delikatnej koronki, a tu jeszcze więcej koronki. Więc ten i wszystkie wybór jest pasują, bardzo... co? A jaką masz miseczkę? Każda kobieta, nawet taka z pełniejszym biustem, jak na przykład Olga, która ma miseczkę F, jest w stanie wybrać sobie przepiękną bieliznę w Intimissimi, ponieważ oni ostatnio rozszerzyli swoją rozmiarówkę, więc jest ogromna szansa, że znajdziecie tam coś idealnego dla siebie, zarówno w butiku, jak i w sklepie online. A jak Ci się to podoba? Zobacz, też jest bardzo ładne, ale zastanawiałam się, do czego ja mogłabym to założyć. Do łóżka. Okej. Okay. Widzę, że Olga jest trochę onieśmielona przy tej bieliźnie, natomiast mi zależy, żeby wybrała coś pięknego, w czym będzie czuła się komfortowo, więc oczywiście jej pomogę i mam nadzieję, że Sebastian mi za to podziękuje. Ale zobacz z tyłu tą kokardkę, to jest w ogóle... No to jest hit. To jest bardzo ładne. Takie piękne. Tak, patrzyłam na to. W takich koronkach, czy raczej nosisz gładką bieliznę? Wiesz co, zależy co ubieram. Jak ubieram bardzo gładką bluzkę, musi być gładki stanik, żeby ta aplikacja się nie przebijała przez nią, ale tak, bardzo lubię koronki. Tak, lubisz? Lubię Czyli są koronki. Takie okazje. Tak. No dobra, więc ślub będzie cudowną okazją, żeby zaszaleć. To jest tak. Cokolwiek sobie stąd wybierzesz, jest prezentem dla Ciebie, więc bardzo proszę, na co się zdecydujesz, pakujemy w pudełeczko i leci do Ciebie. A jeżeli Wy chciałybyście kupić sobie taką piękną bieliznę, to możecie ją znaleźć na intimissimi.com albo oczywiście w butikach stacjonarnych. Wiktoria już z pełnym brzuszkiem, najedzona, zadowolona, lecimy dalej z kolejną sukienką. My w międzyczasie wybrałyśmy coś bardzo ładnego, ale już tego nie możemy Wam zdradzić, to już tylko będzie dla Olgi. Sebastiana. Ale możemy Wam zdradzić drugą suknię. To jest suknia, no nie ryba. Moja druga propozycja dla Olgi to suknia o kroju literki A, więc powolutku zwiększamy objętość. Chcę zobaczyć, jak będzie się czuła w takim dole. Mała siostrzyczka, sukienusi. Siostrzyczka, popatrzcie w lusterko. Lepiej się w niej czuję, słuchajcie, niż tamtej. Wygodniejsza jest, tak. Bo ta też mi się bardziej jeszcze podoba. Co jedna, to lepsza. Tak, skrzydła anioła. Tak. To dobrze na tobie leży. Jest lepiej. Tak. Bardzo dobrze dekolt się układa. Wygląda bardzo delikatnie. O, jest noga. Jest sexy. Coś takiego kryzyskiego. Nie, naprawdę lepiej się w niej czuję niż w tamtej. Wiem, że nie była dopasowana. Tak. Ale tak czy siak. No dobrze, co z twoją rybą, jeżeli mówisz, że w tej się lepiej czujesz? Nie wiem, co z nią. Czyli odchodzimy od tego kroju, trochę tutaj zmieniamy kierunek. Mogę przejść dalej, tak. Okej, okay. Bez żalu? Myślę, że bez. Dobrze. Zupełne odwrócenie tego, co bym chciała mieć, co chciałam mieć, ale zaskakująco dobrze w niej wyglądam i zaskakująco dobrze się czuję. To jest sukienka, która jest bardzo lekka, ładnie podkreśla biust i na pewno będzie wygodna, byłaby wygodna w dniu ślubu.
Te ryby dobrze wyglądają na modelkach, wyglądają dobrze na manekinach, ale zauważyłam, że nie do końca na mnie. Nie. Bardzo nie. Dobrze na tobie leżało. Ale to zależy, jaka jeszcze ryba, nie? No leżała ładnie, ale ci się nie podobała. Ale chodziło o same te wzory i te ornamenty, ale nie było zastrzeżeń co do kształtu na twojej sylwetce, jak to leży. A ja z kolei, słuchajcie, stwierdzam, że tamta bardzo mi się podobała, ale ta jest jeszcze ładniejsza. Podoba mi się właśnie to, że jest taka delikatna u góry, świetnie piersi wyglądają. Bo wiecie, jest delikatnie, ale jest... Troszkę widać, tak, ale jest smacznie. Tak, jest bardzo smacznie, bardzo. I ja uważam właśnie, że ona jest prosta, bo jakby urzeka tą swoją prostotą, bo ma właśnie... Nie jest przesadzona w ogóle. Bardzo mi się podoba. Lekko w niej wyglądasz, wyglądasz w niej naturalnie. I teraz no podkreśla ciebie całą, bo też chodzi o to, żebyś tej sukience nie zginęła, nie? To jednak jest fajne połączenie. Mieć takie dwie siostry totalnie różne, każda do innych zadań specjalnych, ale też zdanie jednej i drugiej fajnie sobie wyważyć po środku i podjąć tą własną swoją decyzję, bo czasem to wsparcie jest ważne. A te właśnie co z tym robisz? Jak nie wiem, jak to. Bawić się. Okej. Okay. No, a jak się z tym czujesz? Nie przeszkadza mi to, ja lubię takie. Okay. Słuchajcie, ona przy was się zrobiła tak spokojna, małomówna, w ogóle uległa, straciła swój charakter przy Może was. Może kamery? Nie, to wy. Przedtem były kamery, was nie było i była super. Nie. Ja my wspieramy wszystkie jej decyzje. Są starsze siostry. Widzę po Oldze, że przy siostrach trochę jakby przygasła i w momencie, kiedy wchodzi i widzę, że ma takie, powiedzmy sobie, podjarkę, że wygląda super w kietce, widzi to w lustrze i nagle one zaczynają mówić to ona w ogóle tak schodzi z niej powietrze i jakby się trochę wycofuje, ustępuje jej miejsca, tłumi swoje emocje. Słuchaj, to są siostry, nie mamy. Nie no właśnie. Poza tym, tak jak powiedziałyśmy, ona we wszystkim wygląda ładnie. Tak, bardziej chodzi o to, żeby wybrać ten, wiecie, taki top of the top. Nie, my liczymy na to, żeby będziecie doradzać, ale jak wy mówicie, to ona mi tu zamarła po prostu. Widzisz, ona się rozkoszuje tą sukienką. Możemy wiedzieć. No dobra, już cię oceniły, teraz ty powiedz. Tylko Ola. No. Słuchajcie, ja uważam, że mogłabym zrezygnować tak. z tej ryby. To jest jakby dopuszczalne dla tak. mnie, bo coraz ładniejsze te Ami pokazujecie. Co mnie zawsze na maksa intryguje, to, że z tych samych rodziców rodzą się tak różne od siebie dzieci. No i one są najlepszym dowodem na to. Jaką ty masz relację ze swoimi siostrami? Bo ty jesteś najmłodsza. Tak. I masz sporą różnicę wieku między dziewczynami a tobą. Tak. Jaka to jest różnica? 8? 8 lat i 10 lat. To one były jak starsze siostry, czy już takie półmamy? Do pewnego momentu półmamy, trochę im jeszcze zostało, ale teraz jesteśmy dobre kumpelki. Imprezki razem się zdarzają? No, zdarzają się. Już dorosłaś, mogą cię ze sobą zabrać. Mogą mnie wziąć. A czy były takie momenty, że cię wkurzały, bo ci właśnie... Oczywiście, że tak. Matkowały. Mnóstwo było takich sytuacji, że miałam jedną główną mamę i dwie poboczne, tak? Oszaleć idzie. Ale później osiąga się pewien wiek, w którym one tak, nie wiem, czy usiadły razem, porozmawiały, ona chyba już jest dorosła. I zmieniło się podejście, tak? Jakby jestem już team z ich. Nimi. Tak, myślę, że tak. Chociaż nadal są momenty, tak, że są te takie moje doradczynie, takie mamy czasem i martwią się o mnie i to wynika z tego, że mnie po prostu kochają, ja wiem o tym, tak? I czasem też potrzebuję tego, żeby mnie tak wsparły, tak jak wcześniej, kiedy mnie traktowały jak swoją córeczkę, nie? Więc to jest takie teraz dobrze wyważone. Myślę, że i są kumpelki, można iść na imprezę, jednocześnie jeszcze czasem tam coś powiedzą, ale to mi się przydaje. Jak masz jakiś kłopot i musisz się kogoś poradzić, do kogo idziesz? Mama czy któraś z sióstr? Nie, no do sióstr. Myślę, że nawet do dwóch naraz. My robimy sobie konferencje gdzieś tam na FaceTime'ie czy gdzieś i rozwiązujemy problem. Przed nami ostatnia suknia. Mogę jak na mnie patrzy. Ale kawał, czy w końcu? Ja zacznę, powiem, że nie. No nie wytrzymam, teraz tej się nie podoba. Dobrze, że ona więcej sióstr nie ma, bo bym chyba sobie wszystkie włosy z głowy powyrywała.
Marta, mi się ta najbardziej podoba. Natomiast ona wydaje mi się, poprawcie mnie, jest troszeczkę za duża. Tak. Więc ta góra się wydaje trochę za szeroka dla ciebie. Ale podoba mi się, bo jest taka oryginalna, nie jest taka sztampowa, jest taka z klasą. Ola? Ja nie jestem fanką. Mi się bardzo podoba rzeczywiście ten rękaw, tutaj jest fajnie, ale jakby ten przód i materiał chyba nie. No i co, skrzydła ci podcięły? Nie. Nauczyłaś się mieć grubą skórę, tak? Tak, w sekundę, nie, żartuję. Wydaje mi się, że ona jest bardzo ładna. I do tego taka biżuteria dosyć bogata. Ale ja nie powiedziałam, że ona jest brzydka, tylko po prostu jest oczywiście ładna. Proszę? Można dać pasek ozdobny do niej. Jest ładna, tylko że jakoś tak, może wiecie co, trochę moja opinia jest podyktowana tym, że ta druga, bo to jest mój faworyt, ta druga była najlepiej leżąca. Prawda. Gdyby ta leżała na Oldze, była jej po prostu w jej rozmiarze, to może miałabym trochę inne zdanie, no ale na ten czas dwójka dla mnie. Na 10? Nie, numer dwa. Nie. One wszystkie oscylują od 8 do 10. Tak. Oh, wow. No. Można naprawdę dostać kolorowego zawrotu głowy. Decyzję Olga musi podjąć sama i mam nadzieję, że tym razem podejmie dobrą. Z mojej strony podrzuciłam ci 3 piękne suknie, każda różna od następnej, ale w każdej ty wyglądasz pięknie, w każdej twoja figura wygląda pięknie, w każdej masz idealne proporcje. Więc to jest kwestia, do czego twoje serce zabije najmocniej. Ja już wiem. Chyba myślę, że też wiem. No zobaczymy, Olga nas zaskakuje ostatnio. No wiem właśnie. Tak. Zanim jeszcze zacznie się metamorfoza, mam dla Olgi niespodziankę. Chcę pokazać jej świetne kosmetyki kolorowe, których sama używam i które może wykorzystać przy swoim makijażu ślubnym, ale tak naprawdę również na co dzień. Olga, przed tobą metamorfoza, ale zanim zaczniemy te wszystkie zmiany, to chciałam ci pokazać nowości od Lumene. To jest ich linia Invisible Illumination. To są kosmetyki, które ja znam, lubię i też pokazuję od bardzo dawna, natomiast one są teraz w nowej odsłonie, mają nowe formuły. I jeżeli chodzi o takich kilka perełek od nich, to mamy tak, róże w takich oto dwóch odcieniach. I to są wszystko kosmetyki takie płynne, zaraz ci pokażę. Dzięki temu są bardzo łatwe w stosowaniu. Ja nie umiem się malować, a dzięki tym kosmetykom przychodzi mi to z ogromną łatwością. Nakładasz i sobie po prostu paluszkami rozsmarowujesz, wklepujesz, więc to się robi bardzo łatwo. Ile chcesz, tyle razy sobie dokładasz, żeby wzmocnić ten efekt, ale to nie są takie kosmetyki, które są bardzo mocne i od razu widoczne, czyli zapewniają efekt takiego delikatnego, wdzięcznego, dziewczęcego makijażu, czyli taki efekt, który ja bardzo lubię na co dzień. Dalej w tej samej formie mamy rozświetlacze, też w dwóch różnych odcieniach, no i mają bronzery. Te trzy produkty posłużą ci jako baza do konturowania twarzy. Taki rozświetlacz, kilka kropelek rozświetlacza możesz dołożyć do normalnego balsamu do ciała. Okej, super. Cyk, 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 jesteś ładnie skóra nawilżona i do tego efekt rozświetlenia naturalnej, pięknej, zdrowej, mijącej się skóry. Teraz uwaga, protip na wyszczuplenie nogi, balsam do ciała i odrobina rozświetlacza, ale gdzie? Po kości piszczelowej, paseczek błyszczący na nodze, od dołu do góry. Nie smarujemy całej nogi rozświetlaczem. A choć zobaczymy sobie jeszcze, zrobimy ten bajer z bronzerem. Z mieszaniem, tak? No, co by było dla ciebie dobrym kolorem? Jedynka, klasyk? Jakieś ivory najbardziej, czyli ten pierwszy z lewej, czyli najjaśniejszy. Tak mi się wydaje. Ty, słuchaj, to jest zerówka. No i to jestem ja. Próbuj. Ten troszeczkę taki chłodny ma odcień, a ty jednak jesteś taka bardziej cyk, cyk. Dobra, próbujmy to rozetrzeć minimalnie, bo na wypadek, gdybyś się opaliła, zobaczmy, jak dodamy sobie tego brązu, co nam z tego wyjdzie. No, faktycznie, troszkę złapał koloru, ale też taki naturalny ten kolor pozostaje. O ton i to nawet pół tonu bym powiedziała, więc można sobie dowolnie dołożyć, kombinować, tak. Fantastyczne są te produkty. To, co ja lubię w nich, to to, że można się malować palcami. To jest dla mnie ogromne ułatwienie. Nie trzeba mieć tych pędzli, tych gąbeczek. Nie trzeba tego robić jakoś turbo profesjonalnie, tylko paluszki pyk, 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 obcykane. Ja to lubię. Szybko, sprawnie i z dobrym efektem.
Ale tak jak widzisz, ten efekt jest bardzo, bardzo delikatny. To krycie jest takie subtelne. To jest kwestia dokładania kolejnych warstw, żeby ten efekt wzmocnić. Więc tutaj nie ma takiego stresu, że wiesz, źle się pomaluję, przesadzę. Mhm. Bardzo naturalnie to się wszystko na buzi układa. I właśnie zaraz będziesz mogła też poczuć te wszystkie produkty u siebie na buzi, bo też przy pomocy tych produktów będziemy tworzyć Twój makijaż. Oczywiście te produkty od Lumene oraz wiele innych znajdziecie na eZebra. Czas na wielki finał. Kto to? No, to jest wzruszający moment. No. Będziesz płakać? No, może naprawdę. Trochę nie jak ja, co? Czy nie? Nie, to jesteś ty. To jesteś ty. Tak. Jesteś ty. Co? Ty w wersji panna młoda, jak się sobie podobasz? Ekstra. No. Trochę ładnie. Dziwnie, ale ekstra. Bardzo ładnie wyglądasz, super, dobry wybór. Pokaż makijaż. No ładnie, ładnie, bardzo. Masz tak oczy do góry, jak chciałaś, nie? Tak. No. Ja się wzruszyłam. Nie no, wyglądasz przepięknie. To znaczy, że mnie kochacie. No tak, tak, ale my nie wiemy, jak my wytrzymamy za miesiąc, jak już przyszło. A mama? Będzie ciężko. Tak? No. Właśnie. Całe szczęście nie jestem świadkową. Bo mam obróć dzieci. Się. Możesz się obrócić. Czy wy już sobie zdajecie sprawę z tego, jaka ona jest dorosła, dojrzała, za chwilę będzie miała ślub. Po prostu jak to zleciało? Ona zawsze będzie najmłodszą siostrą, wiesz? Już chyba tak zostanie. Zawsze będziesz malutka, wiesz? Nawet jak już jesteś duża, to będziesz dla nich malutka. A co ci się najbardziej podoba? Fryzura, włosy? Wiesz co, całość. Wszystko? Jakbyś to wszystko oddzielnie rozłożyła, to by nie było takiego efektu. No dobrze, moje drogie, to możecie tutaj się teraz poprzytulać, pooglądać. Ja wam bardzo dziękuję. Olga znalazła tę wymarzoną, jedyną suknię u mnie w Concept Store. Jeżeli macie ochotę przeżyć podobną przygodę i wybrać tę najpiękniejszą kreację w życiu, to zapraszam tutaj do mnie. Do zobaczenia! Czułam, że będą takie loczki, bo to najbardziej... Ty wszystko wiesz, Marta. Byłaś po prostu idealna! Gratuluję. Ja nic, nie, ja nie. Bardzo ładnie, Olga. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj.